Siema, tu Statinum, a to jest amerykańskie terytorium, gdzie gramy terytorium indiańskim. Na ten odcinek mam taki plan, że chcę trochę zwiększyć armię, mimo że wielkich możliwości tutaj zwiększania armii nie mamy, ale trochę populacji tutaj przybywa. W Oklahomie, no, 1000 na rok, zawsze lepsze to niż 0. No, ale chcę zwiększyć swoją armię, zwiększyć jej siłę, ponieważ to się przełoży trochę na nasz prestiż i może w końcu odblokujemy sobie możliwość zadeklarowania interesów. Bo ogólnie desperacko potrzebujemy jakiegoś miejsca, które ma żelazo. Żelazo moglibyśmy wziąć stąd, z Afryki Zachodniej. Ale jeśli nie uda nam się założyć tutaj kolonii jak najszybciej, no to będziemy tutaj w kropce i trzeba będzie zaatakować Stany Zjednoczone znowu. Licząc na to, że Francja nas wesprze. Jako, że jesteśmy protektoratem Francji, to Francja powinna nas wesprzeć. I będzie duża szansa, że nawet Ameryka ustąpi, ale w razie jakby nie ustąpiła, to powinniśmy mieć w ogóle jakąkolwiek armię, żeby Amerykanie od razu nie zagarnęli całego naszego terytorium, zanim Francuzi przybędą. Powinniśmy mieć taką armię, żeby być w stanie chociaż przez kilka tygodni utrzymać Amerykanów, zanim przyjdzie odsiecz z Francji, więc trzeba dać troszkę lepszy ekwipunek naszej piechocie. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o nasze możliwości. Damy im piechotę liniową i działa artyleryjskie. Więcej nie mamy możliwości. Jaką my teraz w ogóle technologię badamy? Egalitaryzm. No dobra, to jest potrzebne. To jest potrzebne, bo nam odblokuje możliwość tej wielokulturowości, która z kolei przełoży się na możliwe migracje. No właśnie, a tutaj jeszcze mamy nadal kontrolę migracji. To już nie jest tak źle, mogło być gorzej. Więc no, docelowo chcemy oczywiście brak kontroli migracji, ale tak, żeby przy okazji nie wybuchła żadna rewolucja, a chłopi cały czas mają możliwość zbuntowania się. Ale jak damy tutaj interwencjonizm zamiast tradycjonalizmu, to chłopi będą go lubić. Dobra, no to jako, że będziemy budować teraz wojsko, to no maksymalny nasz poziom koszarów to jest 25, ale aż tak to nie planuję rozbudowywać tych koszarów. Planuję tutaj wrzucić najpierw 3 i wtedy jak te 3 się zbudują, to zobaczę, jak będą stały moje finanse. Ogólnie mamy trochę rezerw finansowych. Stać nas nawet na używanie jednego sektora budowlanego, więc myślę, że 3 poziomy koszarów to będziemy w stanie jakoś uciągnąć finansowo i nie zbankrutować, ale zobaczymy. I zobaczymy to też, jak to się przełoży na naszą projekcję siły. No teraz jesteśmy 178 państwem na świecie, więc za wysoko nie stoimy, ale praktycznie potroimy teraz rozmiar swojej armii, więc powinno troszkę to się przełożyć na naszą projekcję. Ale zobaczymy za minutkę. Koszary jeszcze się nie zbudowały, ale mamy teraz interwencjonizm, no, który zwiększa trochę udział kapitalistów w puli inwestycyjnej i arystokratów. Będziemy teoretycznie dostawać troszkę więcej z pól inwestycyjnych pieniędzy, no ale to i tak nie będą duże zyski, bo tak dużo tych po prostu zakładów nie ma, które mogłyby nam dawać pieniądze z puli inwestycyjnej. Jeśli tutaj to sprawdzimy, to w sumie na razie jeszcze się nie zaktualizowały te finanse. Ale spokojnie, one i tak spadną, bo wybudujemy koszary i potrzebujemy importować troszkę towarów wojskowych. Co prawda bierzemy je bezpośrednio z rynku francuskiego, więc oni tam powinni troszkę ich mieć. Może za jakiś czas zbuduję tutaj nawet jakąś kopalnię, fabrykę uzbrojenia, ale przydałaby nam się właśnie jakaś produkcja żelaza. Jeśli byśmy zaatakowali Amerykę, to troszkę tak kontrintuicyjnie to zrobię i nie wezmę żadnej prowincji, która z nami bezpośrednio graniczy, bo jak tutaj sprawdzimy, to nigdzie nie ma tutaj żelaza. Właśnie. Żelazo jest za to w Alabamie, więc najlepiej byłoby wziąć Alabamę. I oczywiście Alabama ma połączenie portowe z naszym rynkiem potencjalnie, więc no nie będzie to obszar odcięty. I w sumie mają nawet port, więc jak przejmiemy Alabamę, to będzie automatycznie połączona z naszym rynkiem i nie będzie cierpiała z tego powodu, że nie będzie połączenia. I będzie nam mogła dostarczać żelazo. 30 poziomów kopalni to jak na nasze standardy jest bardzo dużo, bardzo duży potencjał. Jest tu też duża populacja, więc jakby się udało taką Alabamę przejąć, oczywiście jedyna nasza nadzieja jest taka, że Francja zastraszy Stany Zjednoczone
do uległości, albo chociaż dołączy do konfliktu, a nasza armia sobie tutaj przeczeka do czasu, aż przybędzie francuska kawaleria i nas ocali. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale teraz mamy interwencjonizm. Chłopi powinni stopniowo stać się troszkę bardziej zadowoleni, aczkolwiek są grupą bardzo słabą już teraz i są nadal piętnowani. Tylko 4,7 siły przebicia, za to przemysłowcy bardzo nas lubią i stanowią już 40%, właściciele ziemscy już tylko 10%. No to teraz możemy bardziej się kierować tym, co chcą przemysłowcy, a nie tym, co chcą właściciele ziemscy, więc jakbyśmy wzięli brak kontroli migracji, to by było fajnie. Chłopstwo już teraz zjedzie ze swoją opinią nie do minus 20, tylko do minus 19, więc jest ryzyko, a właściwie jest szansa, że się nie zbuntują, jest ryzyko, że się zbuntują, zobaczymy. Mamy dosyć dużą praworządność, a właściwie prawomocność, 73%, mogłoby być lepiej. Możemy to zawsze poprawić, na przykład usuwając autokrację. I w sumie mamy dosyć duże poparcie dla tych praw, które na przykład dają cenzus wyborczy. No ale najpierw brak kontroli migracji, bo to jest jak najszybciej potrzebne, żeby po prostu mieć troszkę więcej populacji. Na razie nasza populacja jest dosyć żałosna. Tutaj są jakieś migracje, ale są to bardzo małe migracje. Może jak właśnie troszkę więcej budynków zbudujemy, to te migracje będą, aczkolwiek nie ma sensu aż tak dużo budować, kiedy nie ma się populacji, bo nikt nie będzie pracował w tych budynkach. Dobra, powstają koszary. Teraz 173. ranga na świecie. Teraz powstają te ostatnie koszary. W sumie finansowo to jakoś uciągniemy. O! Patrzcie, dostałem nawet tyle pieniędzy z puli inwestycyjnej, że mój budżet jest na zielono. No to możemy spokojnie więcej tych koszarów zrobić, bo będzie nam tych koszarów dużo potrzebnych. To dam tutaj jeszcze dwa poziomy i tutaj też dwa poziomy. To jest tylko po to, żeby była projekcja siły. Po nic innego. Tutaj brakuje trochę pracowników, ale trudno. Dobra, jak się zbudują, to zobaczymy, jaka będzie projekcja siły. Koszary się zbudowały, łącznie mamy tutaj 3 poziomy w Oklahomie i 4 poziomy w Teksasie, aczkolwiek tutaj brakuje pracowników, więc nie będzie pełnego zatrudnienia. Wyciągniemy z tego może 2-3 bataliony max, pewnie póki co 2, ale niech te koszary tutaj stoją, bo prędzej czy później pracownicy się znajdą. Tylko właśnie nie ma tutaj sensu budować żadnych zakładów włókienniczych, bo nie będzie pracowników. Wszystko możemy teraz budować póki co w Tulsie, bo to jest jedyne miejsce, w którym mamy jakąś populację. No i zobaczymy, ile tych batalionów ostatecznie powstanie. Póki co mam 5 i dosyć mocno wzrosła moja ranga. 160. państwo na świecie. No ale interesów jeszcze nie mogę zadeklarować, więc żeby nie tracić czasu, to jak trochę się tutaj powołają te wojska, to chyba spróbuję właśnie zrobić takie zagranie dyplomatyczne na Amerykę. Zobaczymy, co się stanie. Jest duża szansa, że Ameryka jako swój casus belli w naszym kierunku wymierzy zniesienie niewolnictwa, co w sumie by mi pasowało, jakby wymusili na mnie zniesienie niewolnictwa, bo i tak chcę je znieść. No więc nawet jak tą wojnę byśmy przegrali, to jest ryzyko, a właściwie jest szansa, że skutek będzie korzystny. Zobaczcie, mamy 15 PKB na całym świecie per capita, co jest całkiem w sumie wysokie, ale to dlatego, że mamy bardzo mało tego capita, więc no nie jest to dziwne. Ale dobra, teraz w sumie troszkę rezerw będę tracił, ale poczekam jeszcze moment, bo musi minąć rok od czasu, jak zmieniliśmy ekwipunek naszej armii, więc poczekam do roku, aż oni stracą tą karę z racji z zmiany ekwipunku. No i jak to się zacznie, to spróbujemy na Ameryce właśnie dokonać takiego zagrania dyplomatycznego. Udało się wprowadzić brak kontroli migracji. Na razie chyba moja potencjalna wojna z Ameryką musi chwilę poczekać, ponieważ mam zbliżającą się rewolucję. No i chłopi są dosyć niezadowoleni. Teraz mam parę możliwości, jeśli chodzi o ustanawianie nowych praw. Zastąpiłem póki co inteligencję w rządzie siłami zbrojnymi. Ogólnie te grupy są dosyć mocno wszystkie niezadowolone, więc chciałem coś zrobić, żeby były trochę bardziej zadowolone. No ale co zrobić? Po prostu, nie wiem, mogę im trochę podatki obniżyć na jakiś czas. No i ogólnie chcielibyśmy się ostatecznie pozbyć religii państwowej, segregacji rasowej,
pozostałości niewolnictwa, no i autokracji też chcielibyśmy się pozbyć, to wtedy już nie będziemy uzależnieni od właścicieli ziemskich ani trochę. Możemy dać na przykład prawo głosu osób zamożnych, co bardzo tutaj poprawi naszą opinię wśród inteligencji, także nawet związków zawodowych. Możemy dać nawet cenzus wyborczy. Co prawda, to tylko sprawi, że właściciele ziemscy będą bliżej rewolucji, ale wszystkie te inne grupy społeczne będą bardziej zadowolone. I to zwiększy też nasze tutaj... Właśnie, od razu tym cenzusem wyborczym wyciągnęliśmy z tej grupy rewolucyjnej związki zawodowe, bo oni już są zadowoleni, więc raczej problemów z tym nie powinno być. Podniesie to też naszą prawomocność, co się oczywiście przełoży na szybkość ustanawiania praw, a musimy tych praw bardzo dużo często wprowadzać. Mamy dosyć duży w ogóle poziom życia w naszym państwie, 15,8. Mam nadzieję, że tylko przez jakieś masowe migracje moja ludność tutaj nie będzie uciekała, bo widziałem, że właśnie była masowa migracja ludności afroamerykańskiej na Haiti. A tutaj na pewno trochę takiej mamy. Wiecie co? Trochę finanse wyglądają słabo. Dlatego na razie ten kolejny budynek koszarów to sobie daruję. I zobaczę, jak wygląda sytuacja na rynku. Ogólnie meble z pewnością są cały czas dosyć drogie, więc stawianie tutaj fabryk mebli się bardzo opłaca. Drewno nie jest aż takie drogie. Teoretycznie przydałoby się zbudować jakąś fabrykę odzieży. Ale te fabryki mebli bardzo się opłacają dla naszej ludności, więc teoretycznie mógłbym zbudować jeszcze jeden poziom takiej fabryki mebli. Co prawda drewno twarde jest dosyć drogie. Dobra, zbuduję jeszcze jeden poziom obozów drwali i jeszcze jedną fabrykę mebli. To zwiększy jeszcze bardziej udział właśnie robotników w naszym rządzie i przemysłowców. No i poza tym zdaje się to póki co dosyć mocno poprawiać poziom życia naszych obywateli, więc raczej się to opłaca. Poza tym też myślałem, żeby nie zbudować tutaj zakładów produkcji żywności. To powinno też się dosyć mocno opłacać w sumie. Może zbuduję ten zakład budowy żywności, produkcji żywności przed moimi obozami drwali. No ponieważ ludność też raczej powinna dosyć dużo na tym zarabiać. Jak widzicie, alkohol w sumie zawsze jest drogi. Jeśli chodzi o żywność, to też będzie w miarę droga. I gra mi podpowiada, że zbudowanie tego zakładu tutaj jest bardzo opłacalne. Teoretycznie bardziej opłacalne niż fabryki mebli, więc zobaczymy. Zobaczymy. Na razie trzeba poczekać, aż ta rewolucja przejdzie. Wygląda na to, że raczej powinna przejść, jako że już wyciągnęliśmy z niej związki zawodowe. Niestety tracimy dosyć dużo pieniędzy na towary budowlane przede wszystkim. W razie czego, jakby nasze w sumie finanse miały się załamać, to możemy zawsze usunąć ten dystrykt budowlany, a nawet zmniejszyć ilość koszarów w naszym państwie, ale w sumie PKB leci w górę. Leci w górę i to bardzo solidnie. Czwarte w ogóle PKB per capita na całym świecie, więc powinniśmy prędzej czy później zachęcić jakąś grupę do migracji. No póki co jeszcze się to nie udało, ale przynajmniej widmo rewolucji już zostało odsunięte. No tylko trzeba będzie uważać, żeby za bardzo nie popaść w długi. Póki co rezerw złota nam starczy na 8 tygodni. Jak zaczniemy wchodzić w długi, no to usunę ten dystrykt budowlany i wtedy zobaczymy. Pomyślę też nad tym, czy by nie spróbować zaatakować Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale problem jest w tym, że już mamy zobowiązanie wobec Francji, więc oni kolejnego zobowiązania no to nie będą chcieli. No musiałby się zdarzyć taki przypadek, że oni będą się chcieli za nami wstawić w tym konflikcie nawet bez zobowiązania. Możemy też zacząć na przykład poprawiać sobie sytuację z jakimś innym mocarstwem europejskim. Hiszpania jest trochę słabawa, ale Prusy są bardzo mocne, tylko że oni mają w ogóle brak zainteresowania nami. To samo jeśli chodzi o Austrię. W sumie... No nic, na razie jeszcze poczekam chwilę i pobuduję, czekając może na jakieś masowe migracje. Jeśli by się jakaś miała zdarzyć, to bardzo dobrze. No i przy okazji jeszcze próbujemy kolonizować regiony na zachód od naszych granic. No i może niedługo będę miał możliwość zadeklarowania nowych interesów w Afryce. Jako że tego widma w rewolucji już za bardzo nie ma i w sumie nic ciekawego się nie dzieje, no to możemy teraz przetestować, co by się stało,
jakbyśmy to posunięcie przeciwko Ameryce rozpoczęli. Oczywiście chcemy o Alabamę, ponieważ w Alabamie jest żelazo. Sądzimy, że państwo mogą stanąć po naszej stronie. Francja, no i o to chodzi. Wielka Brytania i Meksyk mogą stanąć po każdej ze stron. I mamy teraz to posunięcie. Jest to ruch inicjacyjny, więc tutaj możemy swojego suwerena wciągnąć w wojnę, zaoferuj tworzenie państwa marionetkowego albo dominium. Zaproponujmy im stworzenie z dominium. Dominium z tego, z tej Sardynii, Piemontu. I zobaczymy, czy się zgodzą. O, zgodzili się. I teraz oni są inicjatorem głównym. Teraz jesteśmy w fazie negocjacji, ale już my nie jesteśmy inicjatorem, tylko nasz suweren, więc zobaczymy, czy Anglia się włączy. Anglia się włączyła, niestety. No to nie wiem, czy taka wojna to jednak będzie korzystna, jak mamy na swojego przeciwnika Anglię. To jest duża szansa, że jednak Amerykanie się nie wycofają, jak Anglia będzie po ich stronie. Zobaczymy. Jest jeszcze szansa, że możemy po prostu tą wojnę stoczyć. Tylko, no właśnie, Francuzi musieliby troszkę więcej wojska przysłać na nasz front. Bo my, no, nie chcemy zostać tutaj zmieceni z mapy. Po prostu. Myślę, że, no, jako że tutaj już jest dużo wojsk francuskich, jest tu jakiś generał, no to nie ma sensu nawet po naszej stronie żadnego generała powoływać. Wystarczy, że mamy tutaj w kwaterze głównej nasze wojska. No i zobaczymy. I tak, no, konflikt nie jest w naszych rękach, nie? No tyle powiem. No ale Francuzi tutaj póki co jakoś bronią się. Zobaczymy, jak wygląda reszta frontów. No dobra, no walczą sobie tutaj z tą Sardynią. Na szczęście nie mają takiego bezpośredniego chyba frontu brytyjsko-francuskiego, no poza jakimiś koloniami. Więc na tych frontach mają przewagę Francuzi. Plan jest taki, że no co, oni wygrają na tych frontach i przeniosą więcej wojska na front mój tutaj, tak żebym nie umarł. Na razie ten front jakoś trzymają, ale nie wiadomo jak długo. No, musi po prostu bitwa im dobrze podejść. Jeśli chodzi o ich siły wojskowe, no to mają i Francuzi, i Amerykanie takiej samej jakości wojsko, czyli po prostu piechotę specjalizującą się w potyczkach i taki sam poziom artylerii. No, ale tutaj Amerykanie nie mogą ich pchnąć i tak ma być. Francuzi po prostu muszą troszkę sukcesów odnieść na tych frontach europejskich i póki co raczej odnoszą. Wygląda na to, więc jak pchną przeciwnika tutaj, no to będą mogli pozbyć się Amerykanów za nas i przekazać nam Alabamę. Jeśli zobaczymy tutaj na cele wojenne, no to ich głównym celem właśnie jest podbój Alabamy dla nas i zrobienie sobie tutaj kolejnego dominium. Takiego, no, prawie jak my. My jesteśmy protektoratem, a nie takim bezpośrednim dominium. No dobra, ale tutaj wygrywają. Na naszym froncie też raczej wygrywają. Za chwilę powinniśmy ustanowić też cenzus wyborczy. O, no w ogóle nic się nie rusza na tym froncie, więc idealnie. Co prawda, oni teraz mają troszkę większe zapotrzebowanie na broń, więc widzę, że pojawił się tutaj niedobór jakichś towarów wojskowych u nas, ale to aż tak nie szkodzi. Drogie towary wojskowe, no wszystkie są, bo my jesteśmy częścią rynku francuskiego, a rynek francuski teraz dużo tej amunicji i broni zużywa. No, ale wygląda na to, że już tutaj Francuzi dosyłają 49 kolejnych batalionów. Bitwy jeszcze żadne nie przegrali, więc to był dobry wybór, żeby jednak wybrać sobie jako swojego protektora Francję, a nie Wielką Brytanię. Bo Wielka Brytania w sumie, no niby jest na tej wojnie, ale co ona tutaj robi? Ona chyba w Europie bardziej tam walczy, broni Sardynii. Czy ona w ogóle bierze udział w tej wojnie? Bo ich za bardzo tutaj nie widzę. No bierze niby udział, ale przegrywa sobie po prostu w Europie. Przeciwnik za jakiś czas się po prostu wycofa. Dobra, mamy tutaj jeszcze jakiś event. Popularny dramaturg promuje reformy. Oczywiście, że chcemy promować reformy. Atrakcyjność grupy jeszcze może być inteligencji albo uznany dramaturg na stałe plus 20 prestiżu. Potrzebny nam prestiż. Zdecydowanie. Bo chcemy zadeklarować większą ilość interesów. Ale jak z tej wojny wyjdziemy zwycięsko, to dostaniemy Alabamę. Dostaniemy trochę więcej prestiżu.
Więc grunt, żeby teraz Francja nas po prostu tutaj pokerowała ładnie. Póki co na razie nas kieruje. I to dosyć solidnie. Tylko no niech zamkną tutaj ten front sobie. Brytyjczycy, właśnie tutaj są Brytyjczycy. No tutaj już ich próbują powstrzymać, ale ewidentnie Francuzom nie podeszła tutaj bitwa. Ale Brytyjczycy mają też duże straty, więc... grunt, żeby po prostu... O, atmosferyczny silnik parowy. No grunt, żeby po prostu zmęczyć Brytyjczyków. Brytyjczycy mogą jak najszybciej z tej wojny odejść, a jak Brytyjczyków nie będzie już na tej wojnie, no to Amerykanie zostaną całkiem sami i na... może nie na naszej łasce, ale na łasce naszego protektora. Dobra, jako że mamy atmosferyczny silnik parowy, to teoretycznie będziemy mogli używać węgla w niektórych zakładach. Mamy też zakłady produkcji żywności, które przed chwilą się utworzyły. No to teraz właśnie urządzeń poszukujących za bardzo nie mogę, ale mogę robić destylatory kotłowe, żeby pędzić alkohol. Słodziki też teoretycznie mógłbym... po zastąpieniu towarów teoretycznie będzie tutaj zysk. Poza tym to za bardzo nic nie mogę zrobić. Narzędzi żeliwnych się nie opłaca. Gazowe oświetlenie uliczne, no niby można, ale jak tu wygląda cena węgla na naszym rynku? No jest niska. Wiecie, co mogę zrobić? Tutaj niestety mam zamęt, ale mam niewykorzystaną infrastrukturę w Teksasie. W Teksasie możemy zbudować jedną kopalnię węgla i wtedy coś z tym węglem podziałać. No na razie musimy poczekać na to, aż Francja wygra na swoich frontach. No i zobaczymy. Zobaczymy, to, czy tutaj się coś zmieni, czy tutaj się coś wydarzy. Czy Wielka Brytania odejdzie z tego konfliktu? Tego dowiemy się już za ułamek sekundy. No wygląda na to, że sytuacja na froncie europejskim jest dosyć korzystna, bo Francja podbiła całą Sardynię. No i teraz właściwie domykają tutaj sytuację w zachodniej części Włoch. Właśnie wygrali kolejną bitwę. No a jak tutaj podmykają sprawy, no to przeniosą wszystkie siły do Ameryki i zaczną nam pomagać. Więc wygląda na to, że... O! Sardynia Piermont właśnie się wycofała. No i teraz oni zostali państwem wasalnym w stosunku do Francji, tak? Tak, na to wygląda. No to teraz Amerykanie, a właściwie no... Francuzi mogą tutaj przesunąć całą swoją moc na nasz front. I teoretycznie to zaraz powinno się wydarzyć. Trochę mało tych dywizji póki co tutaj widzę, ale może mają jeszcze jakiś otwarty front, którego nie zauważyłem. Może właśnie tutaj mają jakieś fronty kolonialne. Tutaj mają front kolonialny, na który przynoszą 258 batalionów. W ogóle zamiast przenieść po prostu normalnie do Teksasu i do Oklahomy, no to przenoszą go do Afryki. No, znaczy te wszystkie dywizje przenoszą do Afryki, no ale trudno. W ogóle warto zauważyć naszą rangę. 109 ranga i całkiem duże PKB, prawie milion. Jak na takie gówno państwo, jakim gramy, no to jest całkiem dużo. Ale mamy tutaj jakieś niedobory. Mamy niedobory drewna twardego. To może jednak przed kopalnią węgla, bo ta kopalnia węgla to jest taki trochę, póki co, taka fanaberia. Jak mamy niedobór drewna, no to przyda się więcej drewna. O! Czyżby tutaj front został rozszerzony przez Francję? No to wygląda. Francja prowadzi teraz działania ofensywne. A ja muszę poprowadzić jakieś działania zwiększające mój budżet, ponieważ cały czas tracę i stopniowo wchodzę w zadłużenie. No to mogę podnieść swoją ilość zwierzchnictwa, na przykład przestając piętnować to biedne chłopstwo, które już teraz nie ma w ogóle siły przebicia i nie jest w ogóle ważne. Właściciele ziemscy mają tylko 9%, oni mają tylko 5,5%. Ale mam niską prawomocność. Musiałbym trochę tutaj rząd zreformować i właścicieli ziemskich do tego rządu dać. Niestety są zbyt źli, żeby do rządu dołączyli. Ale mamy niską prawomocność, kiedy grupa społeczna, z której pochodzi nasz władca, nie jest w rządzie. Możemy to wyeliminować właśnie wprowadzając demokrację. Sensus wyborczy i wtedy nasza prawomocność pójdzie dosyć mocno w górę. Teraz chciałbym tutaj wprowadzić jakiś podatek konsumpcyjny. Póki co mam tylko na usługi.
Ale muszę tutaj podnieść trochę swoje finanse. Ogólnie to daje 401. Co? Ile te usługi dają? 400 funtów. No dobra, nie za dużo. Nasze zwierzchnictwo troszkę też spadnie, kiedy wprowadzimy tą demokrację. Możemy na razie dać. No, najlepsza opcja z dostępnych to jest podatek na tytoń i na napoje alkoholowe. Potem będziemy się martwić, jak skończymy wojnę. Nasze finanse powinny się dosyć mocno poprawić, jak zakończymy tą wojnę, ponieważ zyskamy nową prowincję. O, tutaj niestety Francja chyba przegra, ale to dlatego, że te głąby skierowały wszystkie swoje wojska do Afryki, a nie do Ameryki. No, ale jak zyskamy Alabamę, to nasza populacja bardzo się zwiększy, bo Alabama posiada trzykrotnie więcej ludzi ponad niż to, co ja posiadam obecnie, więc ogólnie trochę problemy z ludnością powinny zostać rozwiązane. No, a tutaj wygląda to, że Francja już ten front zamknęła w Afryce. To co oni teraz robią? Dlaczego oni jeszcze nie wysyłają wojsk do mnie? Do swojego inicjatora wojennego. No tutaj 261 batalionów na jakąś główną wysepkę. No dobra. No nic. Pozostaje poczekać na to, aż Francuzi troszkę się ogarną, pozajmują te wszystkie malutkie wyspy i skierują swoje wojska do Teksasu i Oklahomy. No nareszcie Francuzi pozbywali wszystkie te swoje wysepki i przenoszą tutaj 115 kolejnych batalionów na front. Ja już się troszkę stresowałem, bo jak widzicie, no dosyć sporo mojej ziemi zostało zajęte przez Amerykanów, ale tutaj jak Francuzi przeniosą jeszcze 115 batalionów, to powinni dać radę. Może nawet przejdą do ofensywy. Póki co to niemalże tylko się bronią. No właśnie, tutaj niestety chyba przegrają bitwę, ale jeśli chodzi o ich statystyki i o ilość martwych żołnierzy, no to Amerykanie mają więcej martwych i rannych, więc prędzej czy później powinni się z wojny wycofać. Niestety tutaj poparcie dla wojny Francuzom też trochę spada, ale nie aż tak bardzo jak Amerykanom, więc Amerykanie powinni się pierwsi z tej wojny teoretycznie wycofać, a potem zaraz Amerykanie i zostaną sami. No nie. Amerykanie powinni się wycofać, potem zostaną Brytyjczycy kontra Francuzi. No, ale to sobie mogą walczyć. Dobra, tutaj wygląda na to, że Francja chyba w końcu wygra jakąś bitwę ofensywną. Teraz się bronią, też wygrają, więc po prostu czekamy, aż Amerykanom spadnie tutaj poparcie dla wojny, zaakceptują pokój, oddadzą mi ładnie Alabamę, a to, co się potem będzie działo w Europie, no to już mnie nie interesuje. Ja zyskam sobie Alabamę, zyskam żelazo, czyli to, o co głównie ta wojna się tutaj toczy. No i tak jest. Tutaj ogólnie Indianie w naszym indiańskim terytorium to trochę tacy iluminaci, którzy wywołali wojnę pomiędzy dwiema głównymi potęgami światowymi po to, żeby samemu zyskać. O, tutaj nawet jakaś bitwa. Czy to jest bitwa morska? Troszkę dziwne. Dziwna i... ale nie, to jest jakiś... to jest chyba jakiś bug po prostu. No nic. Wygląda na to, że za chwilę... właśnie, Amerykanie powinni za chwilę z tej wojny po prostu wyjść. Mam nadzieję, że wyjdą, bo... mam nadzieję, że tą Alabamę to oddadzą, bo jak tak, jak nie oddadzą, no to wszystko to pójdzie na marne. Jeszcze jest jakieś poparcie dla wojny ze strony Amerykanów, ale Amerykanie już by taki pokój zaakceptowali. Francuzi ewidentnie wojną zmęczeni, ale nawet oni tu wszystkich swoich batalionów nie dali na ten front, więc w ogóle się nie starają. Dobra, wygrali znowu jakąś wojnę, bitwę ofensywną. No teraz tylko czekamy, aż właściwie ta wojna się zakończy. Tylko nadal w sumie nie jestem zupełnie pewien, z jakim wynikiem, bo ich poparcie dla wojny zerowe mnie troszkę martwi. Ale teoretycznie no, Amerykanie już powinni zaakceptować takie porozumienie pokojowe, w którym ja podbijam Alabamę. Tylko że już nie jestem główną stroną inicjującą w tej wojnie, więc muszę po prostu poczekać, aż Francja im zaproponuje jakieś porozumienie. No, Francuzi teraz tutaj już też zmęczeni wojną. Troszkę mają obniżone morale ich bataliony, ale Amerykanie nadal otrzymują większe straty, więc no nie wiem, co o tym sądzić. Wojna za chwilę powinna się teoretycznie tutaj skończyć.
Tylko, że to ewidentnie nie są wszystkie bataliony, więc ja nie wiem jeszcze jakie, na jakich frontach ta wojna się toczy. Tutaj Francja nie ma swoich batalionów w tych wysepkach. W Europie nic się nie dzieje. Azji też za bardzo nie. W Afryce chyba też nie. No tutaj jest jakiś front, ale nikogo nie ma na tym froncie. Tutaj też nikogo nie ma. Ale to ewidentnie nie są wszystkie bataliony, które ma Francja. Francja ma 421 batalionów zawodowych, więc oni tutaj w ogóle nie dają z siebie wszystkiego. No ale chyba wojna będzie wygrana, no. No nic. Oni niech tutaj się biją, my poczekamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wojna nadal trwa. Ja cały czas próbuję ustanowić cenzus wyborczy, ale udało się wynaleźć egalitaryzm, przez co będę mógł wprowadzić wielokulturowość. No to teraz pracuję nad urbanistyką, to będzie dosyć szybko ustanowiona technologia. Zwiększa to infrastrukturę, która wynika z populacji. No jest to póki co moja jedyna opcja na infrastrukturę w Oklahomie. Tutaj niestety populacja spada i jest dosyć duża negatywna migracja, no ale to dlatego, że tutaj cały czas ta wojna się toczy. Ale z populacją już nie będzie aż takich problemów, ponieważ no, jak wojna się uda, no to odzyskamy Alabamę, a właściwie zyskamy Alabamę, więc no, jakoś sobie z tym powinniśmy poradzić. Tutaj mam nadzieję, że Francuzi jak najszybciej wypchną Amerykanów. No póki co oczywiście to nie wychodzi, ale no, im szybciej działania wojenne przestaną się odbywać w Oklahomie, tym szybciej przestanę tracić tutaj populację. Ale wygląda na to, że trochę tej populacji się po prostu przemieszcza do Teksasu, więc najgorzej to nie jest. No ale jeszcze trzeba czekać. Wielka Brytania właśnie skapitulowała. No i ogólnie Francja przenosi tutaj troszkę więcej jednostek na ten front. Ja powołałem tutaj w sumie generała na chwilę. Było to dlatego, że no, powstał tutaj taki dziwny front, który przez chwilę był niezabezpieczony. Teraz tego generała właściwie mogę już skierować na defensywę. No i raczej Francja tutaj powinna już wygrać teraz, jako że z tego frontu zniknęły wojska brytyjskie. Zostały tylko wojska amerykańskie. Zobaczymy, czy tutaj Francuzi ich atakują, ale jeszcze nie dadzą rady, ale no dosyć dużo jednostek francuskich przemieszcza się na ten front, więc ostatecznie Francuzi raczej powinni zwyciężyć tutaj bez większych problemów, przynajmniej wtedy, kiedy w końcu większość ich batalionów pojawi się na tym froncie. Jest to chyba jedyny front, który im został podczas tej wojny. Oby jak najszybciej udało im się tą wojnę zakończyć, ponieważ no ja tutaj cierpię finansowo. No na tej bitwie okej. No z jakiegoś powodu mój generał jest tutaj dowódcą i niestety tą bitwę akurat przegram. Trzeba dać jakieś większe w sumie podatki konsumpcyjne, ponieważ w sumie z tych podatków, które teraz mam ustanowione i tak za dużo nie czerpię, mogę dać na przykład podatek konsumpcyjny na zboże. A wychodzi mniej więcej na to samo. Jako, że moja populacja aż tak dużo zboża nie zużywa, bo po prostu tej populacji tutaj nie ma. I w końcu przybyła wielka armia francuska, która tutaj miała przybyć. Zobaczymy, czy teraz w ogóle to się na cokolwiek zda. Wygląda na to, że tą bitwę przynajmniej trochę wygrywają, ale mamy tutaj event Grzechy Przyszłości. Szansa na pomyślne ustanowienie prawa plus 20%. Popularność, ale kto to jest tutaj tracić tą popularność? Jest to jakiś polityk sił zbrojnych, na popularności sił zbrojnych mi nie zależy. Jest to polityk przemysłowców. Dobra, i tak mamy bardzo wysoką szansę na ustanowienie tego prawa, więc możemy wziąć tylko 10%. Jeśli chodzi o akceptację warunków pokoju, no to Francja jeszcze nie chce zaakceptować, prawdopodobnie dlatego, że akceptacja obecnych warunków pokoju sprawiłaby, żebym stracił kawałek Teksasu, więc po prostu wystarczy poczekać, aż Francuzi tutaj Amerykanów wypchną z tego frontu. Prędzej czy później to powinno się stać. Mam nadzieję, że stanie się to prędzej niż później, ponieważ im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej ja tracę populację. No póki co jest to mniej niż 800,
na rok, ale każdy właściwie człowiek jest mi potrzebny. Co prawda, no, jak zdobędę Alabamę, to będę miał znacznie więcej populacji, więc oby jak najszybciej ten konflikt się zakończył i oby Amerykanie zostali jak najbardziej w nim pobici. No, wojna jeszcze trwa, ale już tutaj Francuzi prawie wypchnęli Amerykanów z mojego terytorium. No i wprowadziliśmy cenzus wyborczy. Teraz mamy demokrację i teraz mamy troszkę większą prawomocność. Aczkolwiek właściciele ziemscy cały czas niezadowoleni, no ale będą cały czas niezadowoleni, ponieważ są przeciwni bardzo mocno prawu cenzusu wyborczego. No to teraz możemy troszkę naprawić tutaj podatki w moim państwie i możemy nawet teoretycznie wprowadzić opodatkowanie proporcjonalne. Aczkolwiek jest większe poparcie podatkom per capita. Co prawda, właściciele ziemscy, no oczywiście nie są za tym prawem, jak to za każdym prawem, które może mi przynieść jakieś zyski, ale zobaczymy, czy oni tutaj zaczną jakąś rewolucję przeciwko nam. Ogólnie przez jakiś czas podniosłem podatki, dlatego trochę wyszedłem z zadłużenia, ale no to podnoszenie czasowych podatków sprawia, że jeszcze większe mam tutaj niedobory populacji, bo są migracje z mojego terytorium, a i tak tutaj już jest takie wyniszczenie w mojej stolicy, że no ta populacja, którą zyskałem, to ją teraz straciłem, więc na razie nie chcę już zmieniać wysokości podatków, bo to tylko zacznie jeszcze bardziej wypychać populację z mojego terytorium. No co prawda, jak tą Alabamę uda się dostać w wojnie, no to będziemy mieli znacznie więcej populacji. No i po wojnie będziemy musieli ustanowić koniec niewolnictwa i wtedy wielokulturowość i wtedy rozwiążemy swoje problemy z populacją. No niestety tutaj jest bardzo duże wyniszczenie, co właśnie spowodowało spadek tam o kilkadziesiąt tysięcy, a właściwie no o kilkanaście tysięcy mojej populacji, no ale nie szkodzi, co zrobić. Trochę mi też spadło PKB, ale jak zyskamy właśnie taką Alabamę, która nie dość, że ma żelazo, to jeszcze bardzo dużo populacji, no to będzie tego warto. No warto będzie po prostu poświęcić trochę wyniszczenia w swojej stolicy. No bo trzeba w tej kampanii podejmować właśnie takie ryzykowne działania po to, żeby no najlepiej właśnie podejmować te ryzykowne działania w ogóle na początku gry. Im szybciej je podejmiemy, tym będzie lepiej. O, tutaj widzę, że Amerykanie całkiem dużo wojska jednak postanowili skierować na ten front, ale wygląda na to, że i tak w sumie przegrywają. Więc myślę, że Francja mnie pokeruje, ale dlatego teraz pewnie skierowali, że Francuzi zaczynają tutaj coraz bardziej na nich naciskać i raczej tą wojnę wygrają. No ale zobaczymy. Amerykanie i tak już są na skraju poddania się i akceptacji pokoju. Grunt tylko, żeby jeszcze Francuzi troszkę wypchnęli Amerykanów z Teksasu, ponieważ no nie chcę stracić ani skrawka ziemi na tej wojnie. Niech się póki co biją i zobaczymy za chwilę, jakie będzie właściwie rozwiązanie tej wojny. Udało mi się właśnie wprowadzić podatki per capita bez rewolucji i teraz próbuję wprowadzić zakaz niewolnictwa, zanim przejmiemy właśnie Alabamę. W sumie nie wiem, kiedy przejmiemy, bo ta wojna się nie kończy. Po prostu Amerykanie się coraz bardziej cofają. No ale właśnie, zanim przejmiemy Alabamę, to dobrze by było wprowadzić zakaz niewolnictwa. No bo będziemy mieli tutaj 600 tysięcy populacji, czyli no prawie 4 razy tyle, co mamy teraz, więc ciężko będzie tą populację i tak okiełznać. Wolałbym, jeśli ma się wydarzyć jakaś rewolucja, to żeby wydarzyła się teraz, póki państwo mamy małe. A armię i tak mamy zmobilizowaną, więc nawet jak będzie jakaś rewolucja, no to spróbuję ją jako taką rozwiązać. No a zakaz niewolnictwa jest konieczny, żeby wprowadzić wielokulturowość, więc im szybciej to zrobimy, tym lepiej. A zazwyczaj wprowadzanie zakazu niewolnictwa jest bolesne, więc no lepiej to zrobić, kiedy państwo jest małe i możemy powołać jakieś no, siły zbrojne, które dosyć szybko ten problem rozwiążą. Jak przejmiemy Alabamę, to będzie tylko coraz większa komplikacja sytuacji, więc próbuję to zrobić po prostu teraz. O, jakimś cudem udało nam się wprowadzić zakaz niewolnictwa, więc ogólnie reformy prawne idą całkiem dobrze. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle bez rewolucji się udało to wprowadzić. Spodziewałem się, że będzie przynajmniej jakaś próba rewolucji. No ale właściciele ziemscy już są prawie w ogóle wykluczeni z życia publicznego. Mają 6,3 tylko udziału w społeczeństwie. I reszta grup społecznych z jakiegoś powodu jest w miarę zadowolona.
Spodziewałbym się, że nie będą, jeśli jest no takie wyniszczenie tutaj na poziomie 68%, prawie 69%. I zamęt w ogóle w mojej stolicy, właśnie w obu prowincjach jest zamęt, ale no musimy czekać po prostu, aż te działania wojenne tutaj się skończą. No i potem, aż ta prowincja się odbuduje, ale właściwie całe moje centrum przemysłowe będzie przeniesione wtedy do Alabamy. No bo tutaj dopiero będziemy mieli jakąś no i infrastrukturę, i surowce, i populację, żeby mogła pracować w takich fabrykach. No ale dobra, jako że mamy już zakaz niewolnictwa, no to możemy spróbować znieść segregację rasową i zamiast tego wprowadzić wielokulturowość. Jedyna grupa społeczna, która się wielokulturowości sprzeciwia, to jest drobnomieszczaństwo oraz kościół ewangelicki, ale popiera to inteligencja. I nawet siły zbrojne popierają wielokulturowość, więc spróbujemy ją teraz wprowadzić. Zobaczymy, czy to się skończy rewolucją. No ale myślę, że już tutaj wystarczy wydarzeń na ten odcinek, więc dzięki Wam za oglądanie. I w następnym odcinku, no myślę, że zacznę następny odcinek po prostu zakończeniem wojny pomiędzy Francją a Ameryką na moim terytorium. No i będziemy wtedy ogarniali Alabamę i to, co jeszcze będziemy mogli może ogarnąć, jeśli chodzi o kolonizację. Niestety na razie nie mogę zadeklarować większej ilości interesów, więc zobaczymy, jak się moja sytuacja zmieni, kiedy przejmiemy Alabamę. Powinno moje PKB dosyć mocno skoczyć. No, ale póki co no, będę czekał, aż ta wojna się tutaj zakończy, bo ja wiele samodzielnie zdziałać nie mogę. Muszę po prostu czekać, aż Francuzi mozolnie tutaj pobiją Amerykanów. No i po prostu oddadzą mi Alabamę w nagrodę za to, że sam tą wojnę wywołałem w ich imieniu. No i dzięki Wam za oglądanie, dzięki za zostawiane lajki, suby, komentarze i tak dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.